A teraz zapraszam wszystkich do wysłuchania koncertu. I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So których zaczynam odpływać do zupełnie innej rzeczywistości. Kilka pierwszych nut uspokaja mnie całą. Nie mogę zrobić nic innego, jak tylko usiąść, zamrozić wzrok i poddać się działaniu kojących dźwięków. Tracę wówczas jakąkolwiek kontrolę nad swoim ciałem. Pozostaje mi tylko wykonywać polecenia muzyki. Czasem lekko się uśmiecham, innym razem przymykam powieki, lub orientuję się, że płaczę, gdy drobne łzy spływają mi po policzkach. Najbardziej intrygujące jest to, że mój oddech
staje się płytki. Zupełnie jakbym brała udział w jakimś szalonym biegu, pogoni za melodią, aż do punktu kulminacyjnego, w którym osiągam stan błogości duchowej i całkowitej równowagi emocjonalnej. Nie mogę powstrzymać entuzjazmu ani uśmiechu. Potrzebuję kilkudziesięciu sekund, aby móc dalej funkcjonować. Ale zawsze jestem nienasycona. Chciałabym przeżywać to znowu, jeszcze raz, a potem kolejny. Mogłabym przez całe życie słuchać, pozwalać dźwiękom składać delikatne pocałunki na moich uszach, a następnie na duszy i sercu, bo tam dopływa melodia. Tam się zagnieżdża, zostaje na zawsze. A później mam tyle energii, że mogłabym latać. Mam wielką potrzebę tworzenia. Chcę przelać tę radość i stworzyć coś tak pięknego, jak usłyszana melodia. Wierzę we wszystko, ufam i niczego się nie boję. I chcę jeszcze raz. Witam Państwa na koncercie jubileuszowym. Wiktoria Rataj, absolwentka z 2017 roku. Przywitałam Państwa tekstem autorstwa mojej siostry Weroniki, również absolwentki szkoły z 2017 roku, zatytułowanym Melodię, który napisała, będąc jeszcze uczennicą. To wielkie szczęście dla mnie, że mogę znów stanąć na deskach tej sceny i wrócić do czasów, kiedy to jako uczennica występowałam tutaj nieraz. Podobnie jak ja, zaprezentują się dzisiaj na tej scenie uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele. A wszystko po to, aby świętować jubileusz szkoły. Myślę, że będę wyrazicielem wielu z nas, dziękując za muzykę, dziękując za te wspaniałe chwile, jakie dane nam było spędzić w szkole muzycznej w Kościanie. Przenieśmy się więc w ten piękny i fascynujący świat dźwięków. Niech zabrzmi muzyka i niech zostanie w naszych sercach. Thank you.
Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj dzisiaj być, tutaj dzisiaj grać. No i tak wrócić wspomnieniami też do czasów, kiedy byłam uczennicą tutaj szkoły muzycznej w Kościanie. Muszę przyznać, że to był taki czas, który bardzo, bardzo miło wspominam i tak z perspektywy czasu też patrząc, widzę, jakie duże znaczenie miało to, że tutaj trafiłam. No i zaczynając może właśnie od tego fortepianu, bo samo to, że właśnie cały czas gram, że jest to coś, co bardzo lubię i zawsze z chęcią siadałam do instrumentu. I no, jak tak właśnie wspominam czasy tutaj w szkole, no to zawsze jest to takie, no, takie przyjemne. Tak samo później już po zakończeniu tutaj nauki, gdzieś dalej pozostawałyśmy w kontakcie z nauczycielkami. I też mogłam jakoś realizować grając z nimi. Muszę też powiedzieć może trochę o takich moich wspomnieniach właśnie między innymi bardzo, bardzo miło wspominam to, jak też w ramach zajęć tańczyliśmy, tak jak tutaj przed chwilą dziewczynki, tak właśnie się uśmiechałam do siebie. Pamiętam, jak wyjeżdżaliśmy na jakieś przeglądy klas rytmiki. Bardzo też miło wspominam zajęcia z chóru i muszę powiedzieć, że do dzisiaj znam na pamięć jeszcze niektóre teksty, które śpiewałyśmy. No i chciałam tutaj też podziękować z tego miejsca, bo no bo wyniosłam właśnie ze szkoły taką solidną podstawę, jeżeli chodzi o teorię i o praktykę, ale przede wszystkim o taką, wyniosłam taką miłość właśnie do muzyki, to, że ja naprawdę chętnie gram, chętnie muzykuję, no i piszę trochę. Więc tak już imiennie chciałabym bardzo podziękować pani Kasi Swinarskiej, pani Ewie Żuber i pani Magdalenie Kozierskiej, dlatego że naprawdę pani wkład w późniejsze jakieś moje sukcesy ja widzę bardzo namacalnie. Także bardzo chciałabym podziękować. I może chciałabym przybliżyć jeszcze troszeczkę zamysł tych utworów, które grałam przed chwilką. Zamysł jest bardzo prosty. Utwory powstały, kiedy byłam na drugim roku studiów. I to było jedno z takich zadań, które mieliśmy w ramach jednego z przedmiotów. No i takim moim celem było połączenie takiego klimatu ludowego z taką trochę nieoczywistą rytmiką. No i w połączeniu z fortepianem powstało coś takiego i tutaj powiem, że pierwszy raz jest to wykonywane, więc mamy takie małe prawykonanie. A jak to się stało, że zaczęłam studia kompozytorskie
To muszę powiedzieć, że będąc w szkole muzycznej pierwszego stopnia, no nie spodziewałam się, że tak się moje życie potoczy. Nie myślałam wtedy jeszcze nawet, że pójdę do szkoły muzycznej drugiego stopnia. I dosyć późno się to we mnie zrodziło, taka chęć. A trafiłam później właśnie do szkoły muzycznej w Lesznie, do drugiego stopnia. No i w końcu trafiłam też na Akademię Muzyczną we Wrocławiu. No i tam odkryłam rzeczywiście swój świat. Ludzi też, którzy mnie rozumieją, właśnie innych muzyków. I tak, ponieważ wspomniałam już o mojej przygodzie tu w pierwszym stopniu, króciutko o studiach, no to teraz mam okazję też się cofnąć do czasów, kiedy byłam uczennicą szkoły muzycznej drugiego stopnia w Lesznie, kiedy to w ramach zajęć akompaniowałam uczniom klasy fagotu. I w związku z tym chciałabym zaprosić zaraz tutaj Irminę Stasik, z którą wspólnie zagramy utwór i zabrzmi tutaj Pollinkę i jego humoreska. Zapraszam. Thank you.
Zosia, Ania, Iwona. Ania jest moją córką, a Magdalena i Zosia to moje jedyne wnuczki. Od najmłodszych lat marzyłam o tym, żeby grać na instrumencie. Mając 7 lat, rodzice zaprowadzili mnie na naukę prywatną do nauczyciela, który mieszkał nieopodal nas. W tamtych czasach była to tylko taka możliwość. Swoją edukację muzyczną właściwie realizowałam w ciągu około 4 lat. Koncertowałam w szkole, trudno nazwać to koncertowaniem, po prostu grałam na apelach szkolnych i na uroczystościach szkolnych, ale moja edukacja muzyczna skończyła się na praktycznie w ciągu tych 4 lat, ale nie przestałam marzyć o muzyce. Kiedy urodziła się wasza mama, Ania, wtedy postanowiłam, że pierwszy dzień już będzie kontakt z muzyką, tak jak był u mnie w domu. Cały czas wszystkie uroczystości rodzinne, a szczególnie święta Bożego Narodzenia, były oczywiście z muzyką. Były dwa instrumenty muzyczne, ale na szczęście nikt nie próbował na tym nawet grać. Była to gitara i były oczywiście skrzypce. Po 17 latach jednak stwierdziłam, że dałam dzieciom możliwość wykształcenia muzycznego, to teraz ja powinnam. Ale te marzenia oczywiście nie zostały od razu spełnione, ponieważ miałam inne zajęcia, inne obowiązki i 3 lata temu postanowiłam, że kupię fortepian tylko i wyłącznie dla siebie i będę tylko i wyłącznie ja z niego korzystać. I mam takie jeszcze marzenie, takie najskrytsze marzenie, a może nawet jedyne, chciałabym zagrać utwór, ja myślę, że w tym mi pomożecie, utwór na tym moim pianinie, utwór oczywiście z repertuaru, Anny Jantar do muzyki Kukulskiego, moje jedyne marzenie. Jestem absolwentką Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, rocznik 96. Grałam na fortepianie w klasie pani Katarzyny Swinarskiej i na tym etapie zakończyła się edukacja muzyczna. Poszłam w zupełnie innym kierunku, kończyłam studia techniczne, zajmuję się renowacją mebli oraz prowadzę moją małą pracownię ceramiczną, ale myślę, że to właśnie gra na instrumencie. No i oczywiście szkoła muzyczna dała mi taki wyrobiła taki zmysł artystyczny. No i zajmuję się teraz tym, czym się zajmuję. Edukacja muzyczna zakończyła się na pierwszym stopniu, ale nie oznacza to, że moje pianino pokryło się kurzem. Lubię często sobie pograć jakieś ulubione utwory, ścieżki filmowe z ukochanych filmów. No i oczywiście nie wyobrażam sobie świąt, żeby sobie wspólnie nie pokolędować. A no bardzo to lubię, prawda? Tak. Magię świąt. Jeżeli jest też potrzeba, to podgrywam czasami dziewczynom do utworów, które aktualnie grają, oczywiście te prostsze. Uważam, że szkoła muzyczna, gra na instrumencie wyrabia takie poczucie piękna, oczywiście właśnie tak jak mama mówiła, dyscypliny, takiej sumienności, tak, takiej sumienności. Bardzo mocno wykształca takie poczucie piękna, estetyki, wrażliwość w ogóle na piękno oraz rozwija bardzo pamięć i koncentrację. Jestem absolwentką Szkoły Muzycznej w Kościanie. Obecnie uczę się w Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Poznaniu. Jestem na drugim roku nauki w klasie lutniczej, dodatkowo gram na wiolonczeli. Edukacja muzyczna pozwoliła mi rozwinąć swoje zainteresowania, bo właśnie oprócz wiolonczeli gram jeszcze na gitarze akustycznej, basowej, na kalimbie, fortepianie czy ukulele.
Muzyka pozwala nam spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Pokazuje nam piękno świata, daje nam wrażliwość i spokój. Jestem szczęśliwa, że trafiłam do szkoły muzycznej w Kościanie, ponieważ rozwinęło to moje w ogóle zainteresowanie, moją pamięć. Dzięki niej odkryłam właśnie piękno świata, dało mi to spokój i wrażliwość. Mam na imię Madzia. Chodzę do klasy trzeciej w szkole muzycznej u pani Katarzyny Granos na wiolonczele. Bardzo lubię dźwięk wiolonczeli, jest taki płynny i ciepły. Najlepsze jest to, że uczę się nowych utworów i mogę grać siostrom duety, piosenki z radia i kolędy. Korzystając z okazji, pragnę na ręce pana dyrektora złożyć wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze podziękowania i życzenia, aby kolejne 30 lat i kolejne 30 lat były dla państwa ogromną satysfakcją za to, że krzewicie wśród młodzieży właśnie pasję. Pasję i wrażliwość na piękno otaczającej go nas świata.
Ja i Kasia jesteśmy nauczycielkami w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Józefa Sużyńskiego w Kościanie. A jeszcze bardziej ciekawe jest to, że jesteśmy również absolwentkami tej szkoły. Kasiu, co Cię zmotywowało, bo byłaś małą dziewczynką, jeśli pamiętasz, żeby w naszej szkole zacząć edukację? No więc ja zaczęłam swoją przygodę muzyczną od chodzenia na rytmikę, którą prowadziła pani Ewa Żuber w Kościańskim Ośrodku Kultury. No i nie pamiętam, jak to dokładnie wyszło, że zaczęłam zdawać tutaj. Natomiast no może to jest zasługa w pewnym sensie też właśnie pani Ewy, że mnie zmotywowała do tego, no żeby właśnie zdawać tutaj do szkoły muzycznej. No i dostałam się na fortepian, z czego się bardzo cieszę. A ty, Klaudia, jaka była twoja droga i początek? U mnie początek był tak, ma bardziej korzenie w rodzinie, bo moja mama mnie zobaczyła ten talent, można powiedzieć, i zachęciła mnie i przeprowadziła mnie na egzaminy wstępne i bardzo cieszyłam się, kiedy się tutaj dostałam do szkoły, no i też bardzo się z tego cieszyłam. A jak wspominasz, czy wspominasz na przykład jakąś ciekawą historię ze szkoły tutaj? Ciekawej historii jako historii może niekoniecznie, ale ja mam znakomite wspomnienia z nauczycielem, naszym wspólnym nauczycielem, tak, panem Stanisławem Dychą, któremu tak naprawdę zawdzięczam to, że jestem tutaj w tym miejscu, w którym aktualnie się znajduję. No i taka coś, co pamiętam bardzo, to zawsze było tak, że ja grałam, pan Dycha zawsze wysłuchał i z reguły było, że no tak, bardzo dobrze, ale zawsze było to takie ale i była cała litania rzeczy, które trzeba było poprawić i to mi tak zapadło w pamięć. Oczywiście ta litania zawsze była mówiona w sposób niesamowicie przyjazny, zachęcający i motywujący, więc chciało mi się to poprawiać. No ale, to zapamiętam. Pamiętam, że chyba przez całe 6 lat dwa razy nie usłyszałam tego ale, co było giga wyczynem. Tak, ale no dzięki temu, że ale było, no to mogłam się rozwijać, także było to coś super. A ty, Klaudia? No właśnie mam podobnie ciepłe wspomnienia z naszym wspólnym nauczycielem, panem Stanisławem Dychą, który tak naprawdę zawsze wspierał kreatywność, którą od zawsze miałam. I gdzieś tam ten pierwiastek nie hamował go, a wręcz przeciwnie rozwijał, bo też mam takie wspomnienia, z których teraz podśmiechuję się pod nosem, kiedy pan Stanisław prezentował utwory, które na przykład miał mi do zaproponowania, do grania. To ja wtedy z moją ówczesną koleżanką do tego grania sobie tańczyłyśmy po całej sali. Nie wiem, czy tą koleżanką czasem nie była moja siostra. Również. Również. Więc panu Stanisławowi absolutnie to nie przeszkadzało i przyzwalał na to, żeby ekspresję taneczną również wyrażać tutaj w tej sali. Ale też jeśli chodzi o taką twórczość, to kiedyś przyszłam na lekcję i bodajże mieliśmy utwór o tytule Gawot. To nazwa takiego tańca. Ja w domu sobie do tego dopisałam tekst, mając chyba jakieś 8 lat. I taka cała ochoczo przyszłam na lekcję i mu do tego utworu zaśpiewałam ten tekst. No i też jestem bardzo wdzięczna, że on zawsze robił to miejsce, nie że musimy ćwiczyć ten utwór i co ty zrobiłaś, tylko bardzo mnie pochwalił i to, co właśnie robiłam dodatkowo, co było związane z kreatywnością, zawsze bardzo wspierał. I na pewno to stanowiło jakąś taką podwalinę do tego, żeby z tą kreatywnością pójść dalej. No i właśnie dalej. Co się, Kasia, działo dalej? No dalej, za namową tak naprawdę właśnie pana Stanisława, no to zdawałam do szkoły muzycznej drugiego stopnia do Leszna. No i tą szkołę skończyłam. Później były studia, gra w duecie fortepianowym, różne konkursy. Także
U mnie było w ten sposób, a ty co dalej robiłaś? Ja dalej pomyślałam o Akademii Muzycznej, o Wydziale Dyrygentury Chóralnej. Mam bardzo niesamowite wspomnienia, przygód z chórem, do którego byłam członkinią właśnie w Akademii Muzycznej. No i dzięki temu zapragnęłam mieć własny chór i oddać to, pokazać trochę to, czym ja się zafascynowałam, pokazać trochę mojej pasji dzieciom i to jest trochę moja misja i mój cel, który właśnie realizuję tutaj w szkole. No i drodzy Państwo, teraz po tej historii mogą Państwo usłyszeć utwór, który wykonamy z Kasią wspólnie. Zapraszamy! Thank you.
muzyka towarzyszy nam wszędzie. W zależności od nastroju sięgamy po różne jej rodzaje. Muzyka nie jest czymś namacalnym, nie działa na nas w identyczny sposób, ale na pewno sprawia dużo radości i przyjemności, kiedy możemy ją poznać, zrozumieć i poczuć. Tego na pewno mogą doświadczyć wykonawcy dzisiejszego koncertu. Dla niektórych z nich to początek ich przygody z muzyką. Dla innych jest spełnieniem siebie, realizacją muzycznych pasji, a dla innych wyborem życiowej drogi. Wybierzmy się więc w dalszą podróż razem z wykonawcami, aby poznać i smakować ten muzyczny świat.
skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Tak mówił Janusz Korczak. Myślę, że i my powtórzymy właśnie te słowa, bo to nauczyciele wprowadzają nas w świat muzyki, stają się wręcz mentorami, którzy wskazują drogę, po której mamy kroczyć, aby odnosić sukcesy. Wielu z nas buntowało się, nie rozumiejąc, że to dla naszego dobra. Ale dzisiaj potrafimy to zauważyć i docenić. Dlatego to dla nas uczniów i absolwentów szczególna przyjemność, że możemy posłuchać teraz naszych nauczycieli. Thank you.
bardzo można było zobaczyć radość na twarzach naszych nauczycieli ze wspólnego muzykowania. W utworach Happy New Year oraz Happy życzyli szkole nie tylko szczęśliwego roku, ale szczęśliwych i pomyślnych kolejnych lat. A my, mam nadzieję, dołączamy się do tych życzeń, dziękując za wspaniałe chwile, które mogliśmy spędzić w szkole i które pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Dziękujemy za muzykę, która jest w naszych sercach. Niech wyrazem wdzięczności będzie utwór finałowy dzisiejszego koncertu. Będzie to piosenka, którą absolwenci z 2017 roku wykonali na pożegnanie szkoły. Słowa napisała moja siostra Weronika. Zapraszam więc na scenę moich kolegów oraz wszystkich wykonawców dzisiejszego koncertu. Ćwiczyć tu i ma.
Koncert się skończył, ale jeszcze parę słów chciałem powiedzieć, a przede wszystkim parę słów podziękowania. No bo myślę, że wszyscy jesteśmy zauroczeni, zasłuchani w to, co przed chwileczką tutaj zaprezentowali wykonawcy. No i chciałbym jako tutaj wyznaczony do podziękowań podziękować przede wszystkim absolwentom, którzy dzisiaj do nas przybyli, żeby wystąpić na jubileuszowym koncercie. Dziękuję wszystkim. Nie będę wymieniał z imienia, bo ich jest tu spora grupa, ale serdecznie dziękuję, drodzy absolwenci, kochani. Dziękuję nauczycielom, tym, którzy wystąpili, którzy akompaniowali. No a przede wszystkim, no to już muszę imiennie podziękować pani Ewie Żuber za całokształt, która to przygotowała i naprawdę wyreżyserowała to pięknie. Jest pani Ewa, dziękujemy, dziękujemy. I gratulujemy no, wspaniałego pomysłu i skupienia tutaj wszystkich. No i oczywiście naszym kochanym uczniom, poczynając od solistów, przez chór i grających wszystkich. Chciałbym podziękować również pani Annie Miller, tutaj zresztą naszej przewodniczącej Rady Rodziców, która przygotowała zaproszenia, plakat i dekoracje. Nie wiem, czy to jest widoczne, ale plakat, który został przygotowany, zresztą tutaj pomysłem pani Ewy Żuber, to jest współczesnego... Widać, tam jest napisane? O, właśnie. To plakat Lary Martina i jest to malarz amerykański, który niedawno zmarł, ale do wykorzystania tego plakatu uzyskaliśmy zgodę rodziny malarza. Także dzięki tu właśnie zapobiegliwości pani Ewy, która wysłała do wdowy po malarzu prośbę o wyrażenie zgody i taką uzyskaliśmy. Także nie jest to żaden falsyfikat i tutaj pięknie się prezentuje ten wspaniały obraz i mamy pełne prawo do wykorzystania na dzisiejszym jubileuszu. Bardzo gratuluję i dziękuję. Jak zwykle chciałem podziękować nieocenionemu panu Mariuszowi Odważnemu. Światła, głos, fajerwerki, wszystko. Dziękujemy panie Mariuszu. O, odezwał się na swój sposób. Niewidoczny, ale wszyscy go widzimy, jego efekty pracy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować wszystkim rodzicom wykonawców, a także panu Piotrowi Bączkiewiczowi, który nagrywa tutaj nasz koncert, jak zwykle. Chciałbym podziękować też za ufundowanie słodyczy i poczęstunku dla gości przez Radę Rodziców, całej Radzie Rodziców, no i oczywiście wszystkim rodziców, bo wy tworzycie całą, Rada jest prezydium Rady Rodziców, ale Radę Rodziców tworzycie wszyscy państwo, wszyscy rodzice uczniów naszej szkoły. Także serdecznie dziękujemy. Oczywiście jeszcze chciałbym podziękować panu Piotrowi Stanek, który jest niewidoczny, ale on to wszystko tutaj sterował tym, a przygotował prezentację pan Andrzej Rydzik, także bardzo dziękujemy obu panom. No i przede wszystkim dziękuję państwu, władzom, dyrektorowi z szkoły z Leszna
i wszystkim tutaj, którzy przybyli, posłuchać. Bo cóż jest występ bez publiczności? Możemy sobie do ścian swoje występy przedstawiać, swoje prezentacje, programy, ćwiczyć, ale my ćwiczymy dla publiczności. No tacy już jesteśmy, że lubimy, jak nas oglądają. No niestety, to jest artystyczne takie zboczenie, można powiedzieć w dobrym tego słowa znaczeniu, że chcemy być dla was, ale chcemy też być oklaskiwani i doceniani. A publiczność była wspaniała. Dziękujemy bardzo. Dobra publiczność to połowa sukcesu koncertu udanego. A teraz na zakończenie, już dziękując wszystkim, naprawdę myślę, że chciałem zaprosić na kolejne koncerty uczniów szkoły, które mam nadzieję tutaj dzięki dyrekcji Domu Kultury i wszystkich pracowników, którzy nam wspierają, będą się odbywać tak jak zwykle przy okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, ale wierzę i mam taką naprawdę głęboką nadzieję, że no bo za 4 lata będziemy mieli znowu jubileusz. Panie Piotrze, proszę. Już jest koncept sali koncertowej szkoły muzycznej. Teraz tylko proszę trzymać kciuki, żeby ta inwestycja się udała, żebyśmy dostali środki na już konkretny projekt i znaleźli jakiś program, w którym będziemy mogli to dzieło zrealizować. A ja wierzę, że jest to realne przez te najbliższe 4 lata, bo nie po to kupowaliśmy działkę obok szkoły, żeby ona stała pusta, tylko żeby ją zapełniła nowa sala koncertowa. I tym optymistycznym akcentem chciałbym podziękować za piękny wieczór, który przeżyliśmy wspólnie jako jubileuszowy naszej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia księdza doktora Józefa Surzyńskiego w Kościanie. Serdecznie Państwu dziękuję.